To co widzisz to Anarchy HG, czyli największy serwer anarchii w całej Polsce. Istnieje na nim wiele setów, customowych itemów, eventów, zabójstw, trapów i jeszcze długo można wymieniać. Jednak pośród tego chaosu zaledwie kilka graczy w całej historii serwera otrzymało miano najpotężniejszych. A w tym filmie przedstawię wam ich historię. Numer 1. Kostu Gaming. Na początku roku 2023, kiedy Anarchia dopiero raczkowała, miała około 200-300 aktywnych graczy, Kostu dołączył na serwer. Już wtedy nie był to zwykły gracz, ponieważ wcześniej dominował inne serwery, jak JJSMP, tworząc nowe i nieużywane wtedy trapy. Oprócz tego był on po prostu bardzo dobry w Minecrafta, co potwierdziło to, że Kostu po 50 minutach grania na Anarchii miał już całego anarchicznego seta. Pomógł mu w tym jego kolega Tomik, ale większość itemów zdobył przez zwyczajne zabijanie graczy z lepszym setem od niego. Ale na tym się nie zatrzymał, ponieważ przez kolejne dni kompletnie grindował Anarchię, nie ustając sobie o graczy, a nawet wymyślał skamy, na przykład z fałszywymi itemami w Shulkerboxie, których później każdy używał. Bo my mamy tak naprawdę, możemy dać, mamy cały nadajatowy set, jakby wiesz, wymaksowany anarchiczny i co byś ty chciał za te buty szybkości? Ta, no to jaki macie nick? Ma Kostu Gaming. Ja Kostu Gaming, tak. Co wczoraj robiłeś na film? O czym nagrywałeś? Masz tego seta. No, ej, no. Tak, mam te buty. Nawet w pewnym momencie, kiedy gracze w topce mieli po 20-30 killi, on miał ich 120, ale on dalej grał i zabijał jeszcze więcej graczy. Po czasie za to szło mu gorzej i gdy gracze zdobywali lepsze zbroje, nie odstawał już tak od reszty. Kostu więc odpuścił Anarchię i od tego momentu już nigdy nie zdobył takiej potęgi. A w pewnym momencie w zabójstwach przegonił go gracz o niku Zielona Żaba i to drastycznie, który tak się składa, jest drugim graczem na mojej liście. Żaba to w skrócie jeszcze większy tryhard niż Kostu. Możecie go kojarzyć z filmów Sagiego lub z tego, że odnalazł bazę Petera po tym, jak wygląda Bedrock. Lub jeszcze z tego, że jest jednym z najlepszych graczy Crystal PvP w Polsce. Ale jest po prostu bardzo dobry gracz, który w kilka dni zdobył 900 zabójstw, przegoniając wszystkich o kilkaset. Był on tak dobry, że nawet Dexy z grupą wystakowanych graczy miał problem z zabiciem go. A kiedy Dexy wraz z youtuberami zbudowali box bez wyjścia, byli go jednego na czterech, dopiero wtedy po kilku minutach zginął. Niestety jego potęga skończyła się jeszcze szybciej, bo po tej sytuacji już nic o nim nie słyszeliśmy. Przez kolejne miesiące Anarchia bardzo się rozwinęła. Powstały pierwsze eventowe przedmioty, na serwerze zaczęło grać po kilka tysięcy graczy, dodano nowe bossy i nawet anarchicznego sta 2. A nawet zmianki, które dają ci dodatkowy procent obrażeń na mieczu i obróciły rynek anarchii o 180 stopni. Przez to pojawiło się też wiele nowych, najlepszych graczy i wiele nowych sposobów na zarobek. A jeszcze gdyby tego było mało, powstał nowy, najpotężniejszy item w historii anarchii, jednak zacznijmy od samego początku. 31 sierpnia 2023 roku Sagi wrzucił film pod tytułem Najlepsi gracze Minecrafta symulują poszukiwanie skarbu anarchii. Polegał on na tym, że Sagi musiał zwiedzić wszystkie największe i kultowe budowy na anarchii, jak na przykład wielki smok z obsydianu, latarnie, statuę Jezusa i wiele, wiele więcej. A na końcu zdobył koordynaty do jedynej na serwerze korony anarchii, czyli najpotężniejszego itemu dającego te efekty, czyli dla przykładu szczęście 1, strength 2, ochrona na ogień, no i po prostu była ona bardzo dobra. Po filmie Sagiego wiele się z tą koroną wydarzyło, ale ostatecznie trafiła ona do trzeciego gracza na liście, czyli gracza o nicku Trąba Powietrzna. Po pierwsze, ma on ogromną liczbę killi na serwerze i przez długi czas miał ich najwięcej. Po drugie, jest on youtuberem, a także bardzo często robi streamy na Anarchii z tysiącami osób. Natomiast to nie jedyne jego osiągnięcie na serwerze, ponieważ podczas jednego z największych eventów na Anarchii, który odbył się rok temu, na którym do wygrania było 2000 zł, Trąba go wygrał, zajął pierwsze miejsce przy dużej pomocy jego widzów, którzy farmili mu punkty. Na dodatek Trąba nieustannie tepa się do trapów z tą koroną, oczywiście z systemem ułaskawienia, przez co zdobywa jeszcze więcej zabójstw, ale też się zdarza, że zostaje zabijany. Numer 4. Sztos. Możecie go nie kojarzyć, ponieważ nie jest on zbyt popularny w community Anarchii. Oprócz tego nie ma zbyt wiele zabójstw, więc pomyślicie, dlaczego należy on do tak potężnych graczy. Wszystko jest za sprawą pieniędzy, ponieważ Sztos to biznesmen i odkrył on wiele milionowych biznesów na Anarchii, jak na przykład błąd z siekierą Grincha, dzięki któremu Sztosowi udało się zarobić majątek. Mianowicie potrafili zamienić zwykłą siekierę w siekierę Grincha. I nie mówię tutaj tylko o zmienieniu nazwy, tylko zwykłe złote siekiery faktycznie działały jak siekiera Grincha, co dawało Sztosowi niemal nieskończoną pulę pieniędzy. Innym razem za to odkryli błąd, jak zdobyć bloki netherytu,
w Netherze za pomocą nowego itemu, w wyniku czego na rynku latały bloki Netherytu, które gracze bardzo szybko skupowali. Po czasie zostało to zbanowane przez administrację, jak i również zarobione dolarki zostały usunięte. Jednak to nie koniec wyczynów Sztosa. Niedawno zbudował on najlepszą farmę na serwerze, jaka istnieje. Mowa o farmie Dripstone. Jest ona bardzo zaawansowana. Jeżeli Sztos nie kłamał, po 2 tygodniach farmienia udało się na niej zrobić kilkanaście milionów. Taka kwota stawia go na pierwszym miejscu w topce kasy, tylko najprawdopodobniej dużo z niej trzyma w czekach. Numer 5 S. S.A. chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, jednak jeśli nie wiecie, jest to również youtuber, obecnie z większą widownią na streamach niż Tromba. Oprócz tego jest on jeszcze lepszym graczem, co potwierdza ich ostatnia walka, którą stoczyli. Na dodatek S posiada również jeden z lepszych itemów, czyli miecz Excalibur, 58% dodatkowych obrażeń, czyli najlepszy miecz na serwerze, który niedawno udało mu się zakupić. Historie tych wszystkich graczy pokazują to, jak szybko zmienia się serwer, jak trudne jest pozostanie najlepszym graczem przez dłuższy czas z uwagi na wszystkie zmiany na serwerze. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie i dajcie znać, jeżeli chcecie kolejny film z jakąś historią o anarchii. Siema.